ciekawe miejsce odpoczynku jeleni. Myślę, że wcześnie rano albo w nocy, bo śnieg padał niedawno. Spróbuję policzyć, ile ich było tutaj na tym terenie. Taka lekka górka, gdzie jest bardziej sucho. Tam jest malutka rzeczka, gdzie jest bardziej podmokły teren. Więc wybrałem sobie miejsce takie dosyć suche. Wyżej. Jedna sztuka. Tutaj tropy. Tutaj drugi. Śnieg stopiony. Tutaj tropów więcej. Dobra, tam jest trzeci. Trzecie miejsce. Tutaj czwarte miejsce. Piąte. Szósta. No to tak dość bliskiej odległości siebie. Siódme miejsce pod grozą. Około siedmiu chyba. Tutaj już głębiej raczej nie widać, co mierzymy. Okej. Idąc z tamtej strony w dość głębokim lesie, nie spodziewałem się, że tu kogoś spotkam, ale okazało się, te ślady były stare, te są świeże, a że stąd wyjechała straż. Panowie się nie zatrzymali. Chociaż mogliby się zatrzymać, to bym zapytał, czy nie ma tu jakiegoś polowania. Czy prawdopodobnie dojechali dotąd, tutaj się zatrzymali. Przeprowadzę małe śledztwo, bo mnie to mocno zaciekawiło, co oni tu robili. Tam było zatrzymane auto, a tutaj widać ich ślady butów. I no sobie wyszli i spacerowali tędy, tylko w jakim celu. Tam widać taką mocną ścieżkę. Nie wiem, czy będzie to widać na telefonie, ale coś tam wydeptane. I tutaj w drugą stronę jest druga taka ścieżka. I co ciekawe, tutaj właśnie są ich ślady butów. Czyli chodzili sobie tą ścieżką. No ciekawe po co i w jakim celu. Ja się pewnie domyślam, w jakim celu. Pewnie szukali poroża. Zauważyli, że tędy jest ścieżka, którą przebiegały jelenie. Więc sobie zatrzymali autko. Poszli w jedną stronę. Nie wiem, czy w drugą też. No nie, chyba w drugą nie. Czyli tylko w tamtą stronę chyba poszli. Chociaż nie, w tą też szli, bo tutaj też jest ślad. Czyli spacerowali sobie wzdłuż tych ścieżek. Najprawdopodobniej szukali zrzutów. Tutaj widać, jak zwierzyna biegła. Jedna, druga. Nic tu w lesie nie robili, bo nie ma żadnego znaczenia na drzewach z sprayem do wycinki. Także oni tutaj sobie nie pracowali. Tylko po prostu spacerowali za zrzutami po tropach.
jeleniowatych. No fajna praca. Tutaj wszędzie te tropy, czy jakaś duża chmara, myślę, że biegła. A oni popieprzali sobie na służbie za nimi. Ciekawy jestem, jak daleko. Ale tutaj jeszcze szli. A tutaj widzę, że spora chmara, bo jest mnóstwo mchu tak zmieszane. Biegła gdzieś tam dalej. No niestety nie będę gdzieś daleko też szedł po tych samych tropach i śladach. Ach, już wiem, zobaczcie. To jednak nie było. Kurczę. No nie. Jest świeżutkie. No kuźwa, tutaj coś walnęli, a ja nie wyciągali wcześniej strzały, dosłownie pół godziny temu, a to jest świeże, a jeszcze paruje, czyli kuźwa, oni wyciągli zwierzynę, sobie pojechali, a to jest ciepłe jeszcze. Nie zwróciłem, kurczę, uwagi na auto. O, tutaj. To jest chyba, nie wiem, jakaś krtań. Myślę, że jelenia. Czy to po prostu wycinają narządy rodne, żeby tusza nie śmierdziała? Nie wiem, co to jest. No taki był ich cel. Tamtędy wyciągli. Tamtędy wyciągli zwierzynę. Czyli teraz to już jest historia chyba inna, czy oni tamtędy prawdopodobnie tropili, ale tam nie widać śladów krwi w ogóle na tej ścieżce, którędy jeleń przyszedł. Widać, że tutaj jest jakaś krew, też nie wiadomo gdzie dostał i w jaki sposób, w takim miejscu był strzelony, tam była tusza wyciągnięta, a tutaj tą ścieżką ich ślady po tropach jakby jeleni. Czyli że co, chmara biegła, jednego stuknęli i później tuszę wyciągali tamtędy. Nie wiem, jakie tu mogło być. Jaki tu scenariusz mógł zajść, ale tu widać, że jest no sporo tropów i takich, no to tropy wszędzie, tak jakby chyba duża chmara i jednego cyknęli. Tutaj też i to widać, że bardzo szybko biegły, bo całe te igły, ziemia jest porozrzucona. Czyli tutaj spore, chyba jakaś spora chmara musiała biec. Słyszałem strzały, cztery w sumie były, ale wydawało mi się, że to gdzieś daleko. A to potroszone tutaj, a już wszystko zostawione. Chyba, że nie zawieszali go w ogóle, tylko tak na ziemi chyba. Dobra, i tamtędy wyciągnęli.
raczej nie rozumiem, bo jak tędy była tusza wywleczona, ale ślady myśliwych są w tą stronę, czyli tak jakby, nie wiem, musiał coś tutaj zajść dziwnego, że podchodzili. Niemożliwe, żeby w tym miejscu gdzieś ktoś czatował sobie na jelenie. Chyba, bo nie ma żadnej ambony, wzwyżki. A to jeszcze ciepło, no jeszcze parowało. Sezon polowań. Ciekawe, jak to jest z bioasekuracją. Czy to nadal tak można zostawiać? Ale tu ładnie, pomnik przyrody. Aleja drzew. Sada myśliwska albo coś takiego. Zobaczmy, czy zastrzelony jeleń trafił tutaj do chłodni. Sporo tu śladów, ale tam panowie coś rzeźbią. Ale to chyba kilka innych na wysięgniku. No dobra, chyba musimy zawrócić, bo pewnie będą pytania, skąd uprawiają tam sobie. Okej. Okej.